sprawy. Jeszcze raz. Dobra, warunki wyjściowe do worst case scenario. Mhm. Mamy dupę pogłębiającą się na poziomie budżetu państwa. Okej, Polska wychodzi z kryzysu, dzieje się to na tyle wolno, wszystko działa, tylko problem polega na tym, że wpływy są opóźnione i wiemy, że buchnie pieniędzy jest tam, nie wiem, 15 pod koniec, ale na razie nie bucha, są sygnały, że idzie ku lepszemu, brakuje pieniędzy w budżecie, cięcia są niewystarczające i mamy 8 miesięcy do wyborów. Jak zmniejszymy ten okres, to ten warunek jest do znaczenia wtedy. I PiS ma 43% sondażu. Czyli idziemy w taki wariat, nie szalujmy się, że tylko i wyłącznie ekonomika decyduje o ocenie stabilności kraju. Czyli wszystko jest niby jeszcze do utrzymania, tylko że... Tylko wiemy, że to się skończy katastrofą, ponieważ zwycięstwo PiS-u oznacza ucieczkę inwestorów, pogorszenie się warunków finansowych i... No i oczywiście tak. I parę innych kłopocików, bardzo powiedzmy takich wewnątrz Polski. I to jest dokładnie taka sytuacja, w której trzeba podjąć decyzję, co my robimy. Czy to jest moment na uruchomienie tego rodzaju rozwiązania, czy nie? Bo ja mam takie poczucie, że to jest wariant ok, worst case scenario, ale on nie jest kompletnie hipotetyczny. W związku z tym albo idziemy wariantem czysto finansowym i wtedy nie ma żadnego powodu, żeby uruchamiać tego rodzaju mechanizmy, albo jednak rozumiemy, że między polityką a stabilnością finansową państwa jest pewien związek, który w ostatnich latach się szczególnie mocno ujawnił w Europie. Dobrze. Podoba mi się ten sposób stawiania sprawy, bo on dotyczy Polski, a nie w formie jakiejś przyzwolonej gospodarki, czy jakiegoś tam... Dokładnie. No więc tak. A jeszcze sekundę. Ja się boję w tej sytuacji jednej rzeczy, że na to wszystko kolega Rostowski mówił w życiu. W życiu, bo to nas dewastuje opinię, bo to jest niewykonalne, bo tego nie wolno robić. Ja już nie chcę schodzić, dlaczego tak powiem, bo to jest osobna sprawa, ale no. No. Po pierwsze, ja bym wtedy chciał mieć partnera, który się nazywa Krzysztof Demis. Panie Ministrze Finansów. Ja bym wtedy bo to oczywiście oznacza bardzo istotną zmianę w statusie nie moim osobistym, bo ja to tam mówię, tylko tego, tej instytucji bankowej. Ja wtedy mówię premierowi, bardzo dużo jest możliwe. Mamy oczywiście tą pieprzoną Radę Polityki Pieniężnej. Ale jesteśmy w stanie z nią zagrać. Ale wtedy moim warunkiem, jest dymisja ministra finansów. Przychodzi nowy minister finansów. Na razie nie musimy mówić o tym, kto by mógł być. Ale jest okej. Takie nazwiska, tacy ludzie są w kraju. I wtedy robimy to, co trzeba, żeby uniemożliwić
mówiąc krótko, żeby kraj to zrozumiał, ale może się to zdarzyć później niż 8 miesięcy przed wyborami. Nawet jeszcze troszkę wcześniej. A nawet chyba wcześniej, bo tak, zgoda. To jest taki termin, już właściwie. Znaczy, mówiąc po prostu, jeżeli w drugim półroczu tego roku gospodarka się zdecydowanie nie przyspieszy, to będzie problem. To będzie być może konieczne tego rodzaju niestandardowe działanie. A wtedy trzeba serdecznie ze wszystkimi, jakby to powiedzieć, możliwymi tymi lansadami podziękować hrabiemu von Rothschild-Drostowskiemu i powołać technicznego, niepolitycznego ministra finansów, który znajdzie w Banku Centralnym pełne wsparcie, także takim patriotycznym zacięciem. Tak. I wtedy pivotalny członek Rady Polityki Pieniężnej, czyli Hauster, zgodzi się. Pivotalny, bo on jest kurwa macie. A wiesz, jak on się tym chujowi podoba, że on jest pivotalny? Wtedy. Bo mi to dodaje tak. No, grawitasu mi to dodaje i myśli, że ma dłuższego. Niestety każdy człowiek ma jakieś słabości, nawet on. W każdym razie tak, no tak naprawdę o to chodzi. Nigdy nie był w kiblu w Dżakarcie. Gdzie jest napisane, że właśnie przysuń się masz krótszego niż ci się wydaje. Panowie, za dobre anegdoty. Za to, żeby się scenariusze nie spełniały. Oczywiście, że nie. Ale do tego będziemy wcześniej zrobić. Zadałeś pytanie bardzo. Do tego będziemy wcześniej zrobić zmiany w ustawie APP. Bardzo. Tak. Bardzo ważna. A wzrost tego nie znam. Bardzo ważna sprawa. Mogę to zrobić tylko ze Stuskiem.